honorowe pożegnanie z Francją. Au revoir. Oceniamy występy Polaków. Witamy serdecznie. Cześć. Na kanale Piłkarzyki. Jesteśmy już po odpadnięciu reprezentacji Polski obaj z mundialu czarno. W Katarze. Tak, kolory żałobne, obaj na czarno. Ale przyznam szczerze, że zdążyliśmy się już do tej myśli przyzwyczaić, bo myśleliśmy o tym odpadnięciu od pewnego czasu, na pewno od końcówki fazy grupowej w wykonaniu reprezentacji Polski, zwłaszcza kiedy dowiedzieliśmy się, z kim przyjdzie nam grać. Z poważniejszym przeciwnikiem, aniżeli ci, których widzieliśmy w fazie grupowej. Nawet uwzględniając Argentynę, mam takie zdanie, chociaż Francuzi nie pokazali wczoraj tego, do czego są zdolni, to też podtrzymuję. Polska reprezentacja za to pokazała dużo więcej kolorytu niż się niektórzy spodziewali, co jest pewnym plusem, ale jest też pewnym minusem, bo uświadamia nam, że zmarnotrawiliśmy trochę fazę grupową. Z drugiej strony cel był prosty, wyjść z tej fazy i wyszliśmy grupowej. No tak, ale trochę tej piłki, która mogła się osadzić w głowie i pozostać w niej na lata. No jakieś, nie mamy jakichś żadnych akcji, które tak, możemy wspominać. Tak, się przydało. No. Po prostu mamy mało tych punktów odniesienia, do których będziemy z chęcią wracać. Były pojedyncze momenty, ale na pewno nie było takiej radości z gry jak podczas Euro 2016. Z drugiej strony, czy tego oczekiwaliśmy, patrząc na profil tej drużyny? Też nie do końca. Dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę inaczej do tematu podejść. Będziemy oceniać, na początek porozmawiamy sobie oczywiście o polskim występie z Francją, ale będziemy oceniać występy Polaków w skali od 1 do 10. Krzywy stosował liczby z uwzględnieniem połówek. Ja tych połówek nie stosowałem. Zobaczymy, jak taki materiał się przyjmie. Na początku przypominamy o wszystkich linkach w opisie i o łapkowaniu. Jeżeli tak. przypadają Wam do gustu nasze materiały, bardzo Was prosimy o to, żeby zostawić pod tym materiałem, łapkę w górę. Ona pomoże dotrzeć do innych użytkowników, którym się może po prostu ten film nie wyświetlać, więc nam to bardzo pomaga. Dodatkowo jest to forma wsparcia, którą zawsze z szeroko rozpoczętymi ramionami przyjmujemy. No i przypominamy również o bonusie od Fortuny, który cały czas znajduje się w opisie. Jest co obstawiać, bo jeszcze reszta tych mistrzostw przed nami jest. Miejmy nadzieję, że piłkarskie uczty, a nie takie nudnawe mecze, jak chociażby wczorajszy mecz Anglików z Senegalem, gdzie w zasadzie wszystko było rozstrzygnięte po golu Jordana Hendersona. A w zasadzie już tak definitywnie po drugim golu reprezentacji Anglii, ale do tego przejdziemy, o ile starczy nam czasu w takim lapidarnym skrócie podsumowując na koniec. Rozpoczynamy ten materiał. Tak, jeszcze ja chcę tylko podziękować za obecność na live wczoraj. Tak. I za wczorajsze też łapki w górę, którymi się dzieliliście. Dziękujemy. No i dobra, Krzywy, co powiesz o tym meczu z Francuzami już tak na chłodno? Mówiłem w sumie już wczoraj na live, ale powtórzę moje wnioski. Uważam, że Francja dała nam grać. Uważam, że oni specjalnie nisko presowali, momentami nawet dopiero zaczynali to robić na własnej połowie, przez co my mieliśmy też szansę się wykazać, a chcieliśmy się wykazać, bo to mowa ciała niektórych zawodników zdradzała, jak chociażby Zielińskiego, który bardzo ochoczo wdawał się w te swoje typowe dribblingi, to te przekładanki z wody w miejscu i tym podobnym. Mi się to podobało, ja nie będę tutaj jakoś przeoczył, że wczoraj to niewiele skutku przynosiło. Nawet takie zagrania doceniam na tym mundialu w wykonaniu Polaków. Francja momentami oczywiście ryzykowała takim podejściem do nas, bo chociażby mogła przegrywać, gdyby Zieliński akurat nie strzelił wtedy prosto w Ugo Lorisa, a później bodajże w Varane albo Upamecano nie wybijał piłki z linii bramkowej. I dziwi mnie to z jednej strony, bo mecze z Argentyną, a przede wszystkim z Holandią widzę narodów, pokazały, że jeżeli nas się naciśnie, i to nawet nie jakoś bardzo mocno, ten pressing nie musi być bardzo intensywny, ale jeżeli my zaczniemy naciskać już na pierwszego obrońcę, który jest najbliżej szczęsnego, to my nie mamy kompletnie pojęcia, jak rozpoczynać tę akcję od linii bramkowej, jak budować tę akcję, prowadząc je przez pomoc. Wczoraj to miało miejsce, głównie dzięki temu, że Francja tak nisko się osadziła, ale z drugiej strony też rozumiem podejście Francji, bo tak, mamy świetnych driblerów na skrzydłach, niesamowicie szybkich zawodników, Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Co trzeba zrobić, żeby oni zaistnieli? Trzeba oczywiście dać im przestrzeń. Jeżeli będą
będą nas wysoko naciskać, to tej przestrzeni nie będzie zbyt wiele, bo my będziemy nisko osadzeni. Więc co? Zaprośmy Polaków na własną połowę, dajmy im miejsce, dzięki czemu oni zostawią miejsce dla nas na kontrataki. No przecież ile było pojedynków Kylian Mbappé z Kaszem? Akurat wczoraj Matikasz świetnie się z nich wywiązywał obroną ręką i tutaj zwycięsko w większości z nich. No co nieco, oczywiście Kylian nadal dwie bramki strzelił, ale nie po tym jak robił jak chciał naszego Polaka o angielskim lodowodzie, albo na odwrót. I to egzamin... Właśnie, pytanie czy zdawało, bo mam wrażenie, że te bramki i tak padały po takich akcjach pozycyjnych. No zwłaszcza ten pierwszy gol. No zwłaszcza pierwszy. Rozpracowanie defensywy Polski bez konieczności otwierania kontrataku i bez używania szybkich transitions z tercji pierwszej do tercji dokładnie. Trzeciej. Mi się wczorajsza gra podobała, głównie tylko i wyłącznie ta gra w pierwszej połowie. Było widać tę drużynę, to, że się nie boją. Już wspomniałem ten aspekt, że Francja nam dużo pozwalała, ale mi w tym wszystkim wczoraj zabrakło Lewandowskiego. Zabrakło trochę Roberta Lewandowskiego i do tego sobie jeszcze za chwileczkę przejdziemy, omawiając noty poszczególnych piłkarzy, to na pewno. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na te obrazki, bo zostanie w naszych głowach kilka obrazków. Na pewno to uderzenie Piotra Zielińskiego. Szkoda, że nie pod ladę, jak się omawia w żargonie piłkarskim, bo aż się prosiło, żeby uderzyć pod poprzeczkę. Wówczas Francuzi nie mieliby zbyt wiele do powiedzenia. My mielibyśmy prowadzenie, które być może ustawiłoby ten mecz zupełnie inaczej. Przysłuchiwałem się wczoraj wypowiedziom piłkarzy, trenera i z trenera wypowiedzi. Najbardziej wybrzmiewało to, że niezwykle żałuję, że nie udało się tej akcji zwieńczyć golem, bo gdyby tak było, to pewnie plan taktyczny Czesław Michniewicz na to spotkanie już miał i przygotowany tylko leżał w lodówce do wyciągnięcia, tak żeby zamurować pewnie pole karne Wojtka Szczęsnego i żeby dowieść ewentualnie pozytywny rezultat do końca tego spotkania, więc zastanawiam się, na ile otwarcie gralibyśmy po tym golu, pewnie w ogóle nie byłoby tej otwartości, o której ty powiedziałeś, ale fajnie było ją zobaczyć. No i ten obrazek, który poniekąd też nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, czyli Kylian Mbappé mijający jak TGV pociąg TLK przy okazji wyprzedzania Przemka Frankowskiego. Przypomnijmy, Przemka Frankowskiego, który należy do szybkościowców w reprezentacji Polski. Piłkarzy raczej dynamicznych, aniżeli tych mozolnych, więc no, Kylian Mbappé pokazał w tym momencie, dlaczego darzy się go takim wielkim uwielbieniem. No, chłop ma takie odejście, że to jest aż nieprawdopodobne. On go połknął, Przemka Frankowskiego. On nie to, że on go wyprzedził, on go totalnie połknął. I to na przestrzeni ilu? Kilku metrów? No, dwóch, trzech. Także nie, no, to był magiczny obrazek. No i oczywiście te uderzenia Kylian Mbappé. Pokazywałem ci wczoraj, ile mu zajęło przyjęcie i uderzenie. To jest naprawdę majestat, żeby w takim momencie meczu, kiedy jesteś już trochę zmęczony, przyjmujesz i od razu pakujesz piłkę gdzieś tam w okolice okienka. Oczywiście ja jestem zdania, że oba trafienia Kylian Mbappé były do wyciągnięcia, bo to nie był przy okazji jednego i drugiego uderzenia strzał niewyciągalny, ale też nie mam tutaj większych zarzutów do Wojtka Szczęsnego, bo i z ustawieniem się może były jakieś trudy przy okazji tak szybkiej, instynktownej reakcji Kyliana Mbappé. Też faza meczu może na to wpłynęła. I to jak wyglądała obrona, nie wiem, ale tak naprawdę nie obciążam jakoś bardzo kąta Wojtka Szczęsnego tymi trafieniami Kyliana Mbappé. Nie, miał szans, żaden z bramek. Może na siłę według mnie można się przyczepić do pierwszej bramki. Tak. Bo on po prostu nie podejrzewał, że nasi obrońcy tak bardzo zawalą w tamtej sytuacji. I gdyby jakoś to wcześniej przewidział... Mityczny powrót Bielika. A to już inna sprawa, ale chodzi mi o pierwszą bramkę. Gdyby jakiś sposób to przewidział, że tam już Giroud dostanie to podanie i że tak bardzo... Kiwer mu zostawi dużo miejsca, to wydaje mi się, że Szczęsny by wcześniej wyszedł i skrócił bardziej kąt, a tam już nie miał czasu. No tak, no kurczę, było sporo też takich momentów newralgicznych, które nam uświadamiają, że ta reprezentacja Polski jest jeszcze daleko od ideału, ale może to jest dobry moment, żeby przejść teraz do tych ocen naszych. No dobra. To... Żeby troszeczkę pognać z tym. Słuchajcie, rozpoczniemy od bramkarza, rozpoczniemy od noty, jak się pewnie domyślacie, najwyższej, bo zarówno u mnie, jak i u Krzywego ta nota będzie wysoka. No ja mam dla Wojtka Szczęsnego za ten turniej ocenę bardzo, to bardzo dobrą 8 w skali 10-stopniowej. Ja mam dla Wojtka 9. Dziewiątka, no to jest bardzo... Uważam, że to był pierwszy perfekcyjny występ, ale tą ocenę w dół akurat dałem za
swego rodzaju nerwowość, jaka miała miejsce w pierwszej połowie z Meksykiem. Była taka sytuacja, że on wyszedł dość groźnie i tam było blisko strzelenia na pustą bramkę. Mhm. I to było takie zachowanie, które spowodowało, że w tym momencie, pomyślałem, Szczęsny zaczyna znowu wielki turniej rozgrywać dla Polaków. Całe szczęście później było tylko i wyłącznie lepiej i tylko i wyłącznie za to, no i może za trzy bramki jednak wpuszczone z Francją. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że nie miał zbyt wiele do zrobienia, ale jednak no wpuszczasz te trzy bramki, tak? No tak. No więc dlatego... a to jest nadal 9 na 10. I to jest najlepsza ocena w tej kadrze z mojej dlatego strony. Dlatego nie ma dychy. Dycha byłaby przy czystych kątach, przy takim heroizmie, którego chyba nie pamięta świat piłki nożnej. Dziewiątka jak najbardziej się broni. Ja mam 8, bo po pierwsze ten mecz z Meksykiem na pewno słabszy niż z Arabią Saudyjską i z Argentyną, gdzie no tak. Wojtek był absolutnym herosem reprezentacji Polski. O tym trzeba pamiętać. No i ten mecz z Francją też nie jakiś wybitny, więc nie pokazał się tak dobrze jak wcześniej. Głównie dlatego, że Polacy grali po prostu w piłkę częściej, więc miał mniej okazji do wykazania się Wojtek Szczęsny, ale za mecze z Arabią Saudyjską i Argentyną należą mu się pomniki piłkarskie, więc no tutaj 8 u mnie z naciskiem na to 8, bo to naprawdę była bardzo solidna, bardzo mocna 8 w wykonaniu Wojtka Szczęsnego. Dobra, to może polećmy teraz pozycjami. Prawy obrońca, czyli okay. Mati Kasz, jak u ciebie to wypada? U mnie Kasz skończył z 6. U mnie wyjściowa była taka 5. No u mnie też wyjściowa była 5, tak. Więc stwierdziłem, że on zrobił coś więcej niż ta wyjściowa 5. Przede wszystkim te pojedynki z Kylianem wczoraj naprawdę mogły imponować. Okej, był słabszy mecz z Arabią, który znacznie obniża, tym bardziej, że to był najsłabszy przeciwnik na tych mistrzostwach, ale poza tym no nie robił jakichś mega rzeczy, które za którym możemy go zapamiętać, tylko głównie te dwa mecze. No u mnie Matisz Kasz też ma 6. Jeden na plus, drugi na minus. U mnie ten z Arabią na plus z Francją bym powiedział. Okej, no z Arabią brał udział przy okazji bramki, więc tutaj powiedzmy, że to się wyrównuje przy okazji meczu z Arabią, ale nadal znając umiejętności tego gościa, to za mało. Ja tu mam odwrotną sytuację niż u Wojtka Szczęsnego, tak patrząc sobie na moje notatki. Kasz za mecz z Meksykiem i z Francją doceniony, a za mecze z Arabią i Argentyną rugany, raczej powszechnie. No. Szczęście miał, no że tak, nie wyleciał. Tak, też z jego strony padła ta bramka na 2-0 Kasza. Więc... Szczęście miał, że nie wyleciał w spotkaniu z Arabią Saudyjską, bo będziemy na pewno wracać też do tego łokcia. Ale ogólnie rzecz biorąc, występ względnie satysfakcjonujący, no zwłaszcza ta końcówka turnieju i ten mecz z Francją pokazały nam, do czego Mati Kasz jest zdolny, ile też troszeczkę więcej skrzydeł może dostać, a nie tylko tak. Bazuje się na jego parametrach defensywnych. Do 7 daleko mu było, w naszej 10-stopniowej skali to by była przesada, no ale od oceny wyjściowej możemy podskoczyć głównie z uwagi na bardzo udany mecz z reprezentacją Francji. U mnie 6. Kamil Glik? U mnie Glik tak samo jak Kasz 6. Tak. I powiem tak, byłoby blisko 7, może ta 7 by była, ale ja uważam, że Kamil Glik w akwestaciu z Francją był jednym z najgorszych. On brał udział przy okazji każdej bramki strzelonej wczoraj przez Francuzów. Kiwiora najbardziej obciążamy za pierwszą bramkę strzeloną przez Gilu, ale Glik też tam nie za bardzo wiem, co robił przy okazji tej akcji. No nie wiem, w jakiej on się pozycji znajdował. Ona jest totalnie według mnie niewytłumaczalna i przy okazji każdej następnej akcji za słaby doskok do strzelającego. No tak, no to rzeczywiście wypadało. I to obniża, to obniża. Aczkolwiek był taki moment w tym meczu, kiedy wydawało się, że Kamil Glik jest naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby ten mecz zakończyć z bardzo dobrą notą. No to, mówię, to jedno wyjaśnienie Kyliana było naprawdę... Tak, mówię jeszcze z perspektywy sytuacji przed pierwszą bramką dla Polaków, chociaż na początku drugiej połowy też można było sądzić, że to może być stabilne, więc był na kursie rzeczywiście takim 7, ale u mnie też ma 6. U mnie też ma 6 za ten turniej Kamil Glik. Początkowo zakładałem, że może być dużo gorzej. Nie zawiódł mnie Kamil Glik na tym turnieju. Uważam, że spisał się naprawdę dość solidnie, zwłaszcza te pierwsze dwa spotkania w jego wykonaniu, czyli Meksyk i Arabia Saudyjska, spotkania, w których mógł się po prostu wykazać na tle oczywiście nieco słabszych rywali, ale pokazały, że niekoniecznie zawsze trzeba posiadać dynamikę i motorykę z tyłu, żeby radzić sobie z szybkimi zawodnikami. Kamil Glik też nadrabia bardzo, ale to bardzo dużo doświadczenia, w końcu 103 występy na jego koncie w reprezentacji Polski. Tak. Jeden z niewielu piłkarzy w historii polskiej kadry, którzy przebili granicę 100, więc to o czymś świadczy i na tym turnieju to wychodziło, bo pokazywał wielokrotnie, że doświadczeniem da się zdobywać też sporo laurów piłkarskich, może nieco słabsze występy na tle tych silniejszych rywali z Argentyną czy z Francją, ale i tak niżej niż 6,
nie będę schodził, jeżeli chodzi o ocenę Kamila Glika. Jest dużo malkontentów, dużo takich, którzy wyszydzają pozytywne ocenianie Kamila Glika, ale gdyby dać im notes i kazać robić notatki każdego zagrania tak. Kamila Glika na tym turnieju, to myślę, że oni by trochę spokornieli, bo panuje taki trend w ogóle walenia jak w tarabany w niektórych piłkarzy, takiego bezmyślnego też walenia, tylko dlatego, że jest to no, trochę powiedziałbym modne i to są takie populistyczne zwroty, których ja nie lubię. Akurat trzeba też umieć docenić niektórych piłkarzy. Ja uważam, że Kamil Glik w no, sporej części tego mundialu nie zawodził, a to już jest jakby nie było pewien sukces, jeżeli mówimy o defensywie. Więc u mnie 6, Kuba Kiwior. No i tutaj jest jedna z niższych ocen. Ja początkowo chciałem dać ocenę równą Glikowi, ale tak przestudiowałem oceny za poszczególne mecze, jakieś opisy na takich zaufanych dla mnie portalach i stwierdziłem, że faktycznie trochę byłem zaślepiony wizją tego zawodnika, jak on gra, ale on faktycznie dużo nerwowości wprowadzał, bardzo dużo zachowań z jego strony, bo takie, które powodowały nerwowość pod naszą bramką. One koniec końców się nie przerodziły na zbyt wiele, no okej, teraz głównie mamy przed oczami to jego zachowanie, które dało bramkę Francji na 1-0. No ale z tego powodu u mnie jest 4. Okay. 4, bo za dużo było tych takich niespokojów. Myślałem, że dam w górę ocenę za jego naprawdę dobre wyprowadzanie piłki, bo zawsze to podkreślałem podczas live'ów, że piłek długich od Szczęsnego i od Kiwiora nie nazywajmy lagami, bo to są naprawdę długie podania, mierzone, w miarę celne, które są wcześniej poprzedzone jakimś skanowaniem przestrzeni, a nie takim optymistycznym wybijaniem w cudzysłowie na Robercika. Więc głównie z uwagi na tą nerwowość i kilka błędów takich dość kluczowych, które koniec końców go jakoś bardzo nie pokarało, te 4 tutaj daję. Ja mam 5 u Kuby Kiwiora. Uważam, że te pierwsze dwa mecze jeszcze w jakimś stopniu go bronią, później było gorzej. Później było rzeczywiście sporo tej nerwowości, sporo takich niewymuszonych czasem błędów. Te lagi, dla niektórych ikoniczne, dla niektórych śmieszne, dla niektórych symboliczne. No, różny mam do nich stosunek. Raz dobry, raz gorszy, więc nie będę się teraz posiłkował tym jako argument mający bronić Kuby Kiwiora jakoś bardzo. Uważam, że powinno się oceniać Kubę Kiwiora gorzej niż Kamila Glika za ten turniej i taką notę też dostał ode mnie. Ja początkowo miałem 4,5. Okej, ja powiedziałem, nie stosowałem połówkowych, tak, więc nie stosując połówkowych rzeczywiście można było jak najbardziej na tej piątce moim zdaniem się osadzić, więc taka jest moja nota Kuby Kiwiora. Bartek Bereszyński. I tu jest druga najwyższa ocena za ten turniej, ją otrzymuje właśnie Bartek, jest to nota 8. Myślałem nad 7, ale stwierdziłem, że ten gość miał tak złą prasę i tak bardzo udowodnił, jak bardzo się niektórzy pomylili. Dał dużo argumentów, żeby, nie wiem, usadzić go nawet, nie wiem, w 11 może tych drużyn, które odpadły na ten moment na lewej stronie, że stwierdziłem, no 8 to jest jak najbardziej zasłużona. On nic nie zawalił. Okej, padła bramka na 1-0 dla Argentyny, teoretycznie z ośrodkowania po jego stronie, ale on tam nie mógł nic więcej zrobić. Tam zawalił przede wszystkim Krychowiak. No nie jestem w stanie mu teraz, tak szukając jeszcze w głowie i wcześniej, jak też prześwietlałem sobie te występy poszczególne, nie jestem w stanie mu dać jakiejś, nie wiem, jakiegoś minusu za coś. Może mniejsza obecność w ofensywie, aczkolwiek ja też mam wrażenie, że my momentami graliśmy taką fałszywą trójką obrońców jednak. Że to Kasz się podłączał wyżej niż Bereszyński. Też widzieliśmy Bereszyński oczywiście z przodu, Bereszyński, ale tak na 40 metrze tak miał mniej więcej tą barierę. Więc, Kasz mógł iść do końca. Tak, do końca. A Bereszyńskiego ja widziałem pod bramką przeciwników może te 3-4 razy. Raz nawet tam się śmialiśmy, że niezbyt mu wyszło dośrodkowanie lewą nogą. Takie poszło z trybuny. No ale mu da całkiem dobrze wyszło. A wczoraj właśnie to jak już się podłączył, no to było blisko asysty, więc no, na siłę te minusy to jest brak konkretów w ofensywie, ale i tak, no praktycznie je dostarczył, chociażby w starciu właśnie wczoraj z Francją. Bardzo prawie dobry występ na turnieju Bartka Bereszyńskiego. Świetny mecz z Arabią Saudyjską w jego wykonaniu, bardzo dobry mecz z Francją też, to się rzuciło w oczy. Te mecze z Argentyną,
oczywiście też równe, dobre i z Meksykiem. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobrze się spisał, biorąc pod uwagę fakt, że to nie jest jego pozycja i że cały czas musi sobie radzić na tej lewej stronie obrony, wbrew pewnie swoim zamiarom i intencjom. Tym bardziej heroiczny w niektórych momentach był Bartek Bereszyński. U mnie 7, byłoby 8. Niewiele się różni. Byłoby też 8, gdyby nie fakt, że, bo to jest forma, ocena końcowa jest formą docenienia piłkarza na turnieju, gdyby nie fakt, że Szczęsny musiał być u mnie najlepszym zawodnikiem, a jako że sufit wyznacza ocena 8, to Bartek Bereszyński ma 7. Ja zawyżyłem Szczęsny. Ale już mogę zdradzić, że nikt tej 7 nie dostanie, więc i Wojtek Szczęsny, i Bartek Bereszyński na osobnych dla siebie pułapach. Przechodzimy do pomocy. Grzegorz Krychowiak? U mnie jest to 5. Początkowo myślałem, że będzie niżej, ale stwierdziłem, że jednak pomimo też walenia Grześka przed mundialem, on no zachowywał się całkiem dobrze, jak na to, jak na chociażby grał, nie wiem, w Lidze Narodów, gdzie on był, no bawiam brzydko, tym wozem z węglem. Też był momentami, ale nie wiem, jakieś mentalne kwestie może spowodowały, że on nadrabiał tutaj motoryką. Uważam, że kilka jego meczów naprawdę okej. No z Francją wyglądał bardzo dobrze. Jak na to, jakiej klasy był przeciwnik oczywiście. Nawet kilka takich podań ze środka pola grał progresywnych. Słabszy mecz z Argentyną, tam środek to pola to jest najgorszy mecz, tam zawalona pierwsza bramka i przede wszystkim sam fakt, że środek pola nie istniał, a poza tym no nic więcej, no uważam, że solidny, ale to jest 5, to jest wyjściowa, bo to jest 5 u mnie. Ja mam 6, jeżeli chodzi o Grzyszka Krychowiaka. Gdybym stosował połówkowe, byłoby 5,5, ale nie stosowałem połówkowych. No to gdybym ja stosował, to też byłoby 5,5. W sensie ja stosuję, ale ja uważam, że to jest bliżej 5 niż 5,5. Okej, dobra, rozumiem. Jest, co ja powiedziałem. No, ciekawie. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, tak jak powiedziałem. Gdyby ja w sumie mam tylko jedno, a nie dwie. Gdyby były połówkowe, to 5,5. Uważam, że troszeczkę za szybko niektórzy zapomnieli o meczach z Meksykiem i z Arabią Saudyjską, a tam Grzesiek Krychowiak zagrał powyżej przeciętnej, solidnie po prostu. Mhm. Mecz z Argentyną zdecydowanie najsłabszy w jego wykonaniu. Moim zdaniem mecz z Francją nieco lepszy, ale też jakiś nieszałowy. Nie zgodzę się z tym, że bardzo dobry to był występ, chyba że po prostu taki zabieg to był z twojej strony, bo ja uważam, że sporo można było poprawić tej grze. Nie tylko ja mówię, jak na tło, jakim jest Francja. Dostosowując do rywala, rzeczywiście można zrozumieć taką argumentację. Aczkolwiek u mnie te lepsze mecze Grzeszka Krychowiaka to te dwa pierwsze. Więc... I też porównując do tego, jak to wyglądało podczas trzech poprzednich. Tak, 5,5 z naciskiem na to, że jednak idę troszeczkę do góry, więc dlatego 6 u Grzeszka Krychowiaka. Krystian Bielik. 3. I to jest druga najniższa ocena ze wszystkich kadrowiczów, jacy zostali przez nas ocenieni. Zawód. Ja byłem pewien, że on będzie swoimi występami jakby udowadniał, że to jednak on powinien być w pierwszym składzie, a nie Grzegorz Krychowiak. A po gościu, który w Championship udowadnia w wielu meczach, że można na niego stawiać, Nie było żadnego przełożenia z tego, co gra w piłce klubowej. Okej, no w zasadzie nie tak dawno, stosunkowo niedawno wrócił dopiero do tej piłki. W Birmingham też miał chyba jakiś dłuższy okres, zanim się przebił do pierwszego składu, z tego co kojarzę. No ale to nadal nie broni go przed takimi słabymi występami. Z Argentyną go nie było, dał dobrą zmianę w meczu z Meksykiem. Z Arabią też nie było źle, ale no przepraszam, fatalny występ z Argentyną i absolutnie tragiczna, przetragiczna zmiana z Francją. Nie możesz się tak zachowywać. Wszedłeś na boisko i truchtasz przy okazji kontrataku, który daje bramkę na 2-0. Tak. Ja wczoraj jakby głównie Nikodem przy okazji śledzenia tej akcji się bulwersował, co robi Bielik. Ja nie zwracam uwagi, że on to robi naprawdę aż tak wolno i zero zaangażowania. On tam powinien najszybciej biec, doskakiwać do rywala z piłką. On nie był ani przy podającym do Mbappe, nie pamiętam kto to był, chyba Giroud, albo Dembele, ani przy Mbappe. Nie wiem jaka była jego rola w tamtym momencie, ale ten kontratak, co jest najlepsze, jeszcze nie ruszał z taką szybkością, jakby mógł. On był w miarę powolny, jak na Francję, bym powiedział. Tak, a Bielik totalnie wyląbane. Dramatyczny powrót Krystiana. Więc dlatego u mnie 3, bo według mnie, ja wczoraj powiedziałem też na lewie, narzekamy tak na tego Krychowiaka, a Bielik nie robi nic, co by sugerowało, że można go posadzić na ławkę. No u mnie Bielik ma za mecz z Meksykiem dobrą notę, bo ja tam byłem względnie zadowolony po jego występie, po tym wejściu i no nie zakładałem, że to może się skończyć nic niżej.
niż ocena wyjściowa, się skończyło niżej niż wyjściowa. Za Arabię Saudyjską uważam, że powinien dostać w okolicach wyjściowej, być może zdaniem niektórych ciut wyżej niż wyjściowa. Argentyna już było słabiej, więc tak schodkami powoli idziemy na dół, no a z Francją kryminał, no. Bo to co zrobił w kontekście tego powrotu jest dramatyczne. Nie ma za bardzo usprawiedliwienia energetycznego, bo on dopiero co się na boisku pojawił, powinien zapierniczać do Kyliana Mbappe albo w ogóle w przestrzeni asekuracji, a sobie takim powrotem tylko zjednał z rzeszy swoich antyfanów w mediach społecznościowych. Mm-hmm. I to było widać wczoraj, bo rzeczywiście mocno w Bielika walono. U mnie czwórka ostatecznie. Bo okay. Byłaby trójka, gdyby te pierwsze dwa mecze były jakby tak drastycznie słabsze. Ja rozumiem. Ja dość surowo poleciałem. Korelujące z końcówką turnieju, więc u mnie cztery dla Krystiana Bielika. Piotr Zieliński? To boleć dla Zielińskiego pierwszego, bo ja się zastanawiam cały czas na to. Zielu sześć. Zielu ma 6 u mnie. Do siódemki zabrakło, bo uważam, że niewidoczny totalnie w meczu z Meksykiem. W meczu z Arabią, gdyby nie gol, zresztą co sam mówiłeś, to mało było tego Piotra Zielińskiego. Poza golem tak naprawdę nie było zbyt wiele argumentów z jego strony. Oczywiście widzieliśmy pewne zagrania, które jakby przypominały nam o tym, kim jest Piotr Zieliński, ale tego było zdecydowanie za mało. Tego typowego Piotrka dostaliśmy w ostatnim meczu, kiedy odpadaliśmy z turnieju, czyli z Francją. Były kontakty, było podłączenie się pod grę, była reżyserka, była chęć zrobienia różnicy, były dribble. Była próba przechylenia szali na stronę reprezentacji Polski tym strzałem. Mecz z Argentyną, moim zdaniem, w wykonaniu Piotrka nieudany, zresztą jak całej reszty praktycznie reprezentantów, tam z wyjątkiem być może Bartka Bereszyńskiego, nie wiem, Kamila Glika, to cała reszta zasłużyła na jakieś tam nagany albo formę nagany. Więc jakby to wszystko balansując, zbierając do kupy, uważam, że ocena wyjściowa byłaby jakby niedoszacowaniem, ale ocena troszeczkę wyższa, czyli 6, jest już jak najbardziej adekwatna dla Piotrka, więc ja taką notę Piotrkowi Zielińskiemu przyznaję. 6/10 za cały turniej. Dobra, ja jednak zostaję przy tym, co początkowo miałem. U mnie jest to 5,5. Okay. To jest ta jedna z dwóch połówek, które przyznałem przy okazji tego filmu. Dlaczego? Kurczę, no tak myślę. Meksyk niewidoczny, Arabia jedynie bramka, Argentyna go nie było, Francja dobry mecz. Mhm. I sorry, ale te dwa mecze, czyli Meksyk, Argentyna powodują, że nie jestem w stanie wyskoczyć o ten jeden stopień od wyjściowej. Okej, ważna bramka z Arabią, ale też nic. Więc w zasadzie zostaje nam tylko jeden mecz z Francją. No tak. A on ma dość wysoko poprzeczkę zawieszoną. Ja wiem, on jest trochę ofiarą tej taktyki, jaka została przyjęta na mecze grupowe. Nie tylko on, ale dlatego jest to 5,5. Dobra, Przemek Frankowski? Jest to 6, początkowo mecz z Meksykiem i początki meczu z Arabią powodowały, że jakoś nie za bardzo mnie przekonywał Frankowski do siebie, ale jednak później dostrzegałem i bardzo doceniałem jego pracę z tyłu. Harował, to się na coś przekładało. Mówiliśmy przed nagrywaniem tego materiału, że powyżej wyjściowej powoduje, że za coś danego piłkarza zapamiętaliśmy, że jesteśmy dać jakieś takie pozytywne aspekty, tak, wyciągnąć z gry danego zawodnika. Nie uważam, żeby on coś zawalił. Wyciągając oczywiście przed nawiasem spotkanie z Francją, gdzie każdy panikował, kiedy miał piłkę przy nogach, ale no nawet dał sporo dobrego przy okazji bramki na 1-0, bo też się podłączył przy okazji tego, no ale to jest tylko wyłącznie 6, bo no, trochę lepiej od wyjściowej, ale jakby wykonana praca w defensywie, za mało z przodu może, no i tyle. Ja mam odwrotną proporcję trochę niż ty, bo ty widzę bardziej Przemka niż Piotrka Zielińskiego doceniłeś, pewnie za tą pracę w defensywie. No nie, no ale to jak mówię, no Frankowski mi się częściej rzucał w oczy niż Zielu. Mi się rzucił w oczy raz, tak poważniej, w meczu z Arabią Saudyjską, kiedy przyczynił się też do bramki reprezentacji Polski. Ktoś powie przez przypadek, ale tak było, więc tym zapamiętałem bardziej występ Przemka Frankowskiego na tym mundialu. Poza tym dla mnie to był szary mundial, to znaczy on pracował, ja doceniam jego pracę, czasami nawet harówkę w defensywie, ale za mało było momentów wow, za mało było jakichś iskier, które zapadły mi w pamięć. Więc ja nie wznoszę się powyżej przeciętnej. Ja uważam, że właśnie tym jednym meczem z Arabią Saudyjską mógł sobie zaskarbić większe grono sympatyków, ale mecze z Meksykiem, mecz z Argentyną, mecz z Francją, równy po prostu, ale nic wielkiego, to nie było fajerwerków. U mnie Piotrek Zieliński ma lepszą notę i uważam, że na przykład taki Kuba Kamiński też zasłużył na wyższą notę niż Przemek Frankowski. Dlatego u Przemka daję 5. Okej, okay, no dobra, no teraz jak patrzę faktycznie na
Dobra, no teraz Kamiński. Tak. No dobra, no to Kamiński. Powiedzmy o Kamińskim. Na ten moment mam 6. Ja już zaspoilerowałem. Ja na ten moment mam 6, ale zastanawiam się, czy to nie będzie, czy nie powinno być te przynajmniej 6,5, żeby go docenić, bo uważam, że on wchodząc zawsze coś pokazywał. I ja głównie jego ocenę odnoszę do tego, co pokazał Sebastian Szymański, który jest u mnie chyba na ostatnim miejscu, nie wiem jak u ciebie, jeżeli chodzi o listę nazwisk, które poruszymy. U mnie jest jeszcze Arek Milik. Jako napastnik. A no proszę Jezu, ja Milika nie oceniłem. No a Milik zagrał, powiem ci, mój drogi, ci mówię ile. 100, no proszę, zapomniałem o nim. 100 minut zagrał. No, zagrał 71, tak, 26 tak, i 3 tak. Plus doliczone, czyli zagrało więcej niż 100. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że przyjęliśmy sobie skrzywym klucz, tak, że oceniamy wszystkich tych, którzy zagrali powyżej godziny. Bo 45 minut to za mało, Skurasia byśmy oceniali, ale to by było strasznie nie fair względem innych piłkarzy i też samego pewnie Skurasia, więc to samo ze Świdrem też, który zagrał 45 minut, więc przyjęliśmy, że powyżej godziny oceniamy piłkarzy. Ja naprawdę zaimponował mi Kamiński, nie tylko teraz, bo już obserwuję go czasami jak gra w Wolfsburgu i też widziałem co nieco nawet w Lechu. To jest niesamowicie dojrzały piłkarz, i który nie boi się. Nie boi się. I on w meczu z Francją, może przez przypadek, ale raz tam ruletą fajnie nawinął. Nie brał się brać odpowiedzialności na siebie, nie tylko w tym meczu, ale także w innych. A nikt od niego tego nie wymagał, mi się wydaje. Byli inni piłkarze, bardziej doświadczeni, od których można było oczekiwać jakiego większego spokoju z piłką przy nodze. Tak, on to tak pokazywał i mi tym naprawdę bardzo zaimponował. W związku z tym, przepraszam Nikodema, poprawa grafik 6,5 jednak, a nie 6. Dobra, u mnie 6, tak jak powiedziałem, wyższa nota niż u Przemka Frankowskiego. Bo ja muszę go docenić bardziej niż Frankowskiego. Tak, ja połówek nie stosuję i uważam, że jak najbardziej taka nota się broni. W przypadku Kuby Kamińskiego były te lepsze mecze jak z Francją, czy jak z Arabią Saudyjską, były te może nieco gorsze z perspektywy pułapu, który wskazał tymi dwoma meczami, o których teraz powiedziałem, chociaż paradoksalnie tamte mecze miały przecież miejsce wcześniej, czyli z Meksykiem względem Arabii Saudyjskiej i Argentyny względem meczu z Francją, no ale 6 moim zdaniem to jest nota adekwatna. Robert Lewandowski. No też chyba będę poprawiał. Ja mam 5 na ten moment. Ja dałem 6 Robertowi. Ale stwierdziłem teraz w tym momencie, więc też Nikodem, przepraszam, 5,5. Okay. 5,5, jednak do niego mieliśmy troszeczkę inną skalę, dostosowaną jakieś inaczej poprzeczka zawieszona dużo wyżej. Zabrakło mi liderowania z jego strony. Ja wiem, że on też troszeczkę cierpiał z uwagi na tą taktykę, ale sorry, w meczu z Francją był jednym z najgorszych zawodników. Tak, to prawda. Mowa ciała, oczywiście on się wściekał momentami bardzo słusznie na kolegów na boisku, tam była taka sytuacja przy okazji wymiany podań między nim a chyba Kaszem na prawej stronie już w drugiej połowie i on się wściekał, że nikomu się nie pokazał, nie miał do kogo wrzucić, był zablokowany, zero ruchu było z przodu. Robert lewą stroną i podania nie dostał. Tak, tak, ale nie widziałem, żeby jakoby brał ciężar tej gry na siebie, szczególnie w środku pola. Oczywiście musiał czasami uciekać na flanki, ale za mało z tego, ze strony Roberta widzieliśmy, na dodatek, przepraszam, ten zmarnowany rzut karny z meczu z Meksykiem musi zaniżać ocenę, niestety. Wiesz co, moim zdaniem tutaj przez to, że inaczej. I z meczu z Arabią też niewykorzystane dwie sytuacje. No niewykorzystane, to prawda, aczkolwiek ja uważam, że w meczu z Arabią Robert naprawdę zagrał dość dobre spotkanie. Już sam fakt tego, że gdyby nie Robert, to statystycznie ten mecz w ogóle nie wyglądał. Bo po pierwsze utrzymanie piłki w boisku po dość trudnym zagraniu Matiego Kasza, po drugie dogranie do Piotrka Zielińskiego dobrej piłki, takiej no, wyłożonej w zasadzie na talerzu. No a po trzecie jakby walczenie po tym błędzie Malkiego, tego trafienia dającego drugiego gola reprezentacji Polski. Gdyby nie to Meksyk pojechałby do fazy pucharowej, grałby z Francją, a my zostalibyśmy w grupie, więc jakby ja doceniam te elementy, te momenty wielkich piłkarskich gwiazd pokroju Roberta Lewandowskiego chociażby. W meczu z Meksykiem zmarnowany karny, ale gdyby nie Robert, tego karnego też by nie było, więc z drugiej strony można podchodzić różnorako do tych kwestii. No, ja uważam, że kaganiec taktyczny bardzo mocno krępował ruchy Roberta Lewandowskiego. To wychodzi podczas meczów reprezentacji i my już powinniśmy do tego być przyzwyczajeni. Widać to wielokrotnie. Robert jest w kapitalnej formie w klubie, potem wraca albo jedzie na kadrę, niezależnie pod jakim szkoleniowcem i po prostu blednie. Gra słabiej. I to nie jest dlatego, że Robert zapomina jak się gra w piłkę, tylko po prostu zupełnie inaczej taktyka wygląda. Zazwyczaj są to taktyki defensywne i dlatego albo prodefensywne w partiach meczów, w których Robert mógłby kwitnąć. I dlatego Robert później porywa się na takie wypowiedzi jak wczoraj. Ja akurat jestem po stronie
w większym stopniu jego stronników, aniżeli tych, którzy go będą krytykować. Być może dla niektórych ta szóstka, bo Robert dostał ode mnie szóstkę za ten turniej, będzie notą zawyżoną. Tak jak powiedziałem, ja nie stosowałem połówkowych ocen, a piątka mi nie pasowała po prostu przy Robercie Lewandowskim. Oczywiście sporo momentów było, do których się można przyczepić. Momentów, w których Robert znikał, w których był poza radarami, w których należało go krytykować, bo rzeczywiście to nie był Robert z wielkiej piłki klubowej, tylko za każdym razem, kiedy ja sobie o tym myślałem, zastanawiałem się, na ile wpływał na to ten kaganiec taktyczny. I też myślę, co z tym środkiem boiska, czy on po prostu nie dostał czasem bana na to, żeby tam wchodzić, bo tam przestrzeń była zajęta przez innych piłkarzy. Nie wiem, jak to wyglądało do końca od strony założeń taktycznych, więc się nie będę wymądrzał, ale no u mnie po prostu 6 za ten turniej Roberta Lewandowskiego. Bilans plusów i minusów ostatecznie powoduje, że nie chciałbym go tutaj ustawiać na nocie wyjściowej, tylko ciut wyżej, aczkolwiek jest to słabsza szóstka niż szóstki niektórych innych piłkarzy. Okay. Może tak. Zalewski. No to u mnie to jest dwuja. To jest najniższa ocena. Totalnie, nie przypomnijmy, wiem. Połowa w meczu z Meksykiem i 29 minut plus doliczony czas gry w meczu z Francją. No to ja uważam, że on na te... To jest ile minut? 74 minuty plus doliczony, około 80 minut. No to nie pokazał absolutnie nic. Jakby totalnie, za dużo użyłem słowa, totalnie przepraszam was, maksymalnie zjadła Gatrema. I to gościa, który naprawdę gra już w dużych, ważnych spotkaniach, chociażby w dużym klubie. Gość gra w dużym klubie, no naprawdę uznana marka, uznany szkoleniowiec, zdobyte trofeum w młodym wieku w zeszłym sezonie. I to też był jeden z kluczowych postaci Romy. No i to trofeum indywidualne dzięki Polakom. A, no tak, no oczywiście. A tutaj Trema przeszkodziła. Nogi ciosane kamieniami, głupie straty, zero zaangażowania. No wczoraj z Francją wszedł i momentalnie stracił 2-3 piłki, które spowodowały, że Francja miała kontratak. I też nie widziałem jakiejś takiej mowy ciała, która sugerowała, oko, już muszę wracać i naprawiać własny błąd. Więc sorry, ale no nie, no wymagałem dużo, dużo więcej. Jedynka to by była katastrofa, dwójka to by było dno, więc ja dałem ciut powyżej dna, dałem trójkę. W sensie mówię z perspektywy mojego rankingu. Aczkolwiek to jest taka nota, która gdzieś tam balansuje między tymi gorszymi pewnie też w niektórych spotkaniach. No Nikola Zalewski nie podobał na tym turnieju, to prawda, nie pokazał tego, czego oczekiwaliśmy, bo było sporo takich hura optymistycznych głosów, że tak, z Zalewskim, z Strabelką na nich, ale nie wyszło to po prostu wszystko Nikoli Zalewskiemu, aczkolwiek ja uważam, że ten turniej będzie bardzo dobrym fundamentem, chociażby z punktu widzenia charakterologicznego patrząc. No tak, oczywiście, w sensie ja tego zawodnika bardzo lubię. Tak, dalszej kariery. Więc... Tak, to absolutnie nie ma, noty nie mają nic wspólnego z sympatiami, antypatiami. To nie jest tak, że my Nikoli Zalewskiego nie lubimy, tylko po prostu widzieliśmy, jak zagrał, a zagrał i Nikola Zalewski pewnie sam będzie zdawał sobie z tego sprawę. Turniej przeciętny, więc nic, tylko trzymać kciuki za to, żeby się od tego odbił i grał absolutnie kapitalnie w kolejnych podczas kolejnych meczów, po kolejnych powołaniach. Sebastian Szymański? U mnie ostatecznie jest to 4,5. Dobra. Porównywałem go sobie do Kamińskiego. Uważam, że Szymański jest dłużej na scenie, gra dłużej w poważnej piłce, ma większe doświadczenie w kadrze, też jakby nie patrzeć, a nie zapamiętam go za nic. No ja to samo, ja to samo. Ja ci powiedziałem zresztą przed nagrywaniem tego materiału, więc że... to jest poniżej wyjściowej, bo w ogóle nie stanął na swoim poziomie. No, nic. No tak, no w sensie... Jakaś praca wykonana rzędu tego, co robił Frankowski, ale też nie widziałem jej zbyt wiele. Tak, no ja powiedziałem Krzywemu przed nagraniem tego materiału, że po tym turnieju za 3-4 lata będziemy wracać do niego i wspominać sobie niektóre spotkania. Z czym ci się będzie kojarzył Sebastian Szymański? No, nie powiem. No i wy też nie powiecie. Jeżeli nie robiliście skrupulatnie notatek, to nie powiecie, z czym wam się kojarzył Sebastian Szymański, bo nie było jakichś takich momentów akcji, do których można byłoby wracać. Praca, tak jak w przypadku Przemka Frankowskiego, okej. Okay. Wypełnianie obowiązków taktycznych, okej. Okay. Ale no niestety, no to jest turniej wyjściowy dla Sebastiana Szymańskiego, ewentualnie nawet trochę ciut słabszy, no dlatego biorąc pod uwagę inne noty. Ja mam 5 na 10 i ja tutaj nie będę w ogóle się wychylał z jakby większymi, bardziej kwiecistymi opisami Sebastiana Szymańskiego, bo po prostu nie będę oszukiwał was, no niczym się szczególnym w mojej głowie nie zapisał po tym turnieju. W moich notatkach też szukałem czegoś pozytywnego na jego temat. Nic wielkiego nie znalazłem po tych meczach. No i ostatni, Arkadiusz Milik. No to skoro ja nie miałem przygotowanej oceny, to tak na trzeźwo, na szybko myśląc, myślę, że to będzie wyjściowa piątka u mnie po prostu. Nie ma bramki, ale uważam, że... Poprzeczka była. Tak, poprzeczka była. Ja uważam, że to, co zagrał dobrze, ale no nie przełożyło się na jakieś bardzo
konkretne konkrety. Szkoda, że nie było więcej minut w przypadku Arka Milika. Zwłaszcza w meczu z Argentyną się prosiło, żeby tego Arka Milika wpuścić. Czesław takich Michniewicz dwóch napastników, którzy potrafią przytrzymać piłkę, by się przydało w tamtym No właśnie, bo mamy taki dysonans trochę z Krzywym, bo oglądaliśmy tego Milika w Juventusie ostatnio i on wyglądał bardzo dobrze w wielu meczach, a tutaj nie zobaczyliśmy nawet połowy tego Arkadiusza Milika. Nie tylko z uwagi na to, że nie grał tyle, ile powinien naszym zdaniem, ale też z uwagi na to, że troszeczkę inaczej wyglądały jego występy. No jak ja zapamiętam Arka Milika głównie z uwagi na tą przewrotkę, którą trafił słupek w końcówce teraz w meczu z Francją, no i ten strzał w poprzeczkę. I jeszcze za Francję go zapamiętam za dwie akcje. Przede wszystkim chyba taka, to jest jedna rzecz, która wyszła Zalewskiemu. Fajną, posłał ciętą piłkę w pole karne, na nią naszedł Milik, akurat odbiła mu się. A gdyby to przyjął odpowiednio, byłby sam na sam z Lolisem. Tak. Co prawda, miałby piłkę na swojej słabszej prawej nodze, ale nigdy nie wiadomo. Kubie Kamińskiemu też się tak odsenka odbiła w meczu z Meksykiem chyba, nie? Możliwe, tak. Tak, wychodził lewy, mu dał taką piłę świetną i kurde, tam też się prosiło, żeby to lepiej przyjąć. I jeszcze jedna rzecz była z Milikiem, która mi się w starciu z Francją rzuciła w oczy. To, że widziałem taką nić porozumienia między nim a Lewandowskim. Oni między sobą podawali. I byłaby fajna wymiana piłki, gdyby nie to, że Milik został przyblokowany przez francuskich pomocników, więc pod tym względem zabrakło Milika. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą ocenę kadrowiczów. Arkadiusz Milik u mnie z piątką wyjściową. Ja uważam, że tak jak Krzywy powiedział, to jest nota wyjściowa i tutaj też nie ma co szarżować. Piłkarze, których nie oceniliśmy, a którzy grali. Krzysztof Piątek zagrał 26 minut plus czas doliczony, wchodząc na 19, zarabiał saudyjską plus doliczony i 7 w meczu z Argentyną. Nie ma w ogóle podstawy do tego, żeby oceniać, więc dlatego nie oceniamy takich piłkarzy. Seba Świderski, praca, jeszcze raz praca, ale 45 minut, też nie ma podstawy do tego, żeby jakoś relatywizując, odnosząc do innych piłkarzy, wymiernie go ocenić. Skóraś, to samo, ten sam argument powtarzam i też 45 minut zagrane w meczu z Argentyną. Damian Szymański, końcówka w meczu z Argentyną, no złapał minuty, około pół godziny zagrał. Artur Jędrzejczyk za podmęczonego... zmęczonego w zasadzie, Bartka Bereszyńskiego, tak, na tą końcówkę w meczu z Argentyną. Nieco więcej niż te 15 minut, dajmy na to, więc jakimś tam występem się zapisał, a absolutnie w ogóle już nie ma podstawy, żeby oceniać występy Janka Bednarka czy Kamila Grosickiego, nawet biorąc pod uwagę fakt, że Grosik wywalczył rzut karny, wszedł na kilka ostatnich minut. Tak, na podmęczonego rywala i to w momencie, kiedy naprawdę już nikt niczego nie wymaga. Tak, jesteśmy z Krzywym zgodni, że te wszystkie głosy, które mówią o tym, że szkoda, że Grosik nie grał więcej na tym turnieju. O, co to by było, gdyby Grosik grał od pierwszej minuty? Słuchajcie, wstaćmy to między bajki, naprawdę. To... Wywołuje to uśmiech politowania na mojej twarzy, kiedy słyszę takie argumentacje, że za mało korzystał Czesław Michniewicz z Kamila Grysickiego. Wcześniej słyszeliśmy, że w ogóle nie powinien zostać powoływany. Tak, a teraz, bo zrobił karnego, to o, tak, powinien grać więcej, nie? Także spokojnie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. On wyszedł i tak dość długi. O meczu Anglików z Senegalem nie będziemy mówić. Będzie okazja, żeby porozmawiać jeszcze o Anglikach przy okazji meczu z Francuzami. Senegal był mierny, w zasadzie żadny w tym spotkaniu, poza dwoma, trzema sytuacjami, prezentami. Nawet te bębny już powoli przygasały na tybunach. Nie, no mówię, ja nie wiedziałem, co mnie bardziej usypia. To kontrola Anglików, czy te takie powolne, leniwe trochę dźwięki. No już mnie strasznie irytowały te bębny. Dobra, dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego materiału. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.